Można nas poinformować, czy to będzie normalna praktyka, czy to było jednorazowe tego typu wykorzystanie uczniów. Mam również pytanie, co pani burmistrz, jako osoba nadzorująca placówki oświatowe, sądzi o takim wykorzystaniu uczniów do tego typu czynności? I ostatnie pytanie, czy takie wykorzystanie uczniów jest działaniem zgodnym z prawem? Dziękuję. Przepraszam bardzo, nie zapamiętałam tych wszystkich pytań, było ich bardzo dużo, do tego były obudowane dużą treścią, ale poza tym chciałabym powiedzieć krótko, że w każdej szkole jest dyrektor i dyrektor zarządza szkołą i to jeżeli dyrektor przekazywał uczniom materiały, musiałby rad rozmawiać z dyrektorami. Ja natomiast dyrektorom takich poleceń nie wydawałam. Natomiast w kwestii pytań, co jest zgodne z prawem, a co nie, to sądzę, że powinien pan zasięgnąć opinii prawnika, ponieważ ja nie mam prawniczego wykształcenia i nie potrafię panu odpowiedzieć na to pytanie. Proszę. Pani burmistrz, pani kiedyś mi poinstruowała, że pani się zna na prawie, bo pani mąż studiował prawo, dlatego sądziłem, że na to pytanie mi pani odpowie. Panie Kaśmierczak, po raz drugi uprawia pan tutaj osobiste wycieczki w stosunku do mnie. Proponuję, żebyśmy w czasie komisji nie poruszali kwestii prywatnych, na przykład takich, które dotyczą mojego męża i mojej rodziny. Proszę sobie to podarować. Jest to kolejna uwaga wygłoszona w tym guście. Natomiast chcę panią przewodniczącą prosić o zakończenie tej dyskusji. Ja udzieliłam odpowiedzi na pytanie i więcej nie udzielę. Nawet jeżeli miałby mnie pan Kaźmierczak tutaj torturować. Dziękuję. Pani przewodnicząca, pani ja przewodnicząca. Rząd poproszę wrócić do tego, co nas dziś interesuje. Naprawdę państwa nie interesuje to, czy uczniowie... Myślę, panie kolego, że jeżeli pan jest tak dociekliwy, proszę to przedstawić na następnej komisji, kiedy będziemy mieli więcej materiałów. Dziś każdy ma zaplanowane po prostu jeszcze inne wyjścia. Ja dla przykładu mam spotkanie z nauczycielami emerytami w liceum i chciałabym jak najprędzej się z nimi spotkać. A ja bym chciał odpowiedzieć rodzicowi, który do mnie zadzwonił i zapytał mnie, zadał mi te pytania, które ja dziś zadałem. To proszę skierować tego rodzica do pani burmistrz bezpośrednio. A myślę, że ja to tutaj muszę tego słuchać. Mam ostatnie pytanie. Czy pani burmistrz wiedziała o tym, że do szkół zostały takie ankiety przekazane i uczniowie mieli roznieść je do swoich rodziców, a następnego dnia przynieść wypełnione? Nie wiedziałam o tym, podobnie jak nie wiedziałam o tym, że pan dyrektor Duszczak w zespole szkół nr 5 organizuje zbiórkę świątecznej czy szlachetnej paczki dla Stowarzyszenia Ziemia Jarocińska. Dowiedziałam się o tym z Gazety Jarocińskiej. I też muszę powiedzieć, że nie egzaminowałam pana dyrektora Duszczaka z tego zakresu. Nie uznałam, że jest to konieczne. Nie dociekałam tego, czy jest to zgodne z prawem, czy nie jest to zgodne z prawem. Uznałam, że akcja jest szlachetna, ma służyć jakiejś rodzinie. I jeżeli uczniowie zanosili ankiety z prośbą o wypełnienie, też uważam, że nic się nie stanie, jeżeli rodzice te ankiety wypełnią. Pana Grzegorza Wasilewskiego, proszę o głos, pośpiechu. Zgłaszam, proszę czas, proszę bardzo. Chciałem taką propozycję do radnego Roberta Kaźmierczaka, że możemy te wszystkie pytania sformułować na piśmie, chętnie się z kim podpiszę i otrzymamy rzeczowe i odpowiedzi, a w tej chwili myślę, że nie ma sensu kontynuować tej dyskusji. Przewodnicząca, mogę? Proszę, jeszcze pan Kaźmierczak. Czy ja już zostałem wystarczająco mocno zniechęcony do formułowania pytań na piśmie, bo po dwóch albo trzech tygodniach nie otrzymuję odpowiedzi również na piśmie, tylko dostaję odpowiedzi na jakieś zupełnie inne pytania. Mogę, Grzegorzu, podzielić się z tobą pytaniami, które zostały skierowane i odpowiedziami, które otrzymałem. Dotyczyły przygotowywanego przez Urząd Miasta, czy firmie na zlecenie Urzędu Miasta, projektu rewitalizacji Śródmieścia. Czyli te ankiety dotyczyły tego wydatku, który tutaj mamy. Czyli to nie jest temat, który wziąłem z księżyca, żeby sobie o tym podyskutować przy tej okazji. Kiedy kilka miesięcy temu wystąpiłem z wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej w postaci umowy między gminą Jarocin a tą firmą,
z tej umowy wynikało, że ta firma powinna zakończyć swoje prace do połowy grudnia bodajże. Przypominam sobie, teraz odtwarzam z pamięci. Dziś mamy przesunąć termin wykonania tego zadania o mniej więcej 7 miesięcy.